W tym odcinku zajmiemy się wykonywaniem działań na potęgach i na pierwiastkach. I naszym zadaniem jest uproszczenie tego wyrażenia, które tutaj widzisz. Zwróć uwagę, że poza nawiasem mamy do potęgi drugą, mamy potęgę drugą. Natomiast, żeby podnieść do tej potęgi, to musimy najpierw uprościć zawartość naszego nawiasu. I zajmiemy się pierwszym elementem, tutaj 2 i 2 trzecie, zamienię sobie na ułamek niewłaściwy, jest to 8 trzecich, dodać 1 druga do potęgi minus drugiej. Tutaj, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy jakiś tam ułamek zwykły, który podnosimy do potęgi minus liczba całkowita, to odwracamy zawsze, czy zamieniamy licznik z mianownikiem, czyli tutaj otrzymamy b na a i całość tutaj musimy wtedy podnieść do potęgi m. Więc jeżeli mamy jedną drugą, którą podnosimy do potęgi minus 2, no to tutaj zamieniamy miejscami licznik z mianownikiem i podnosimy do potęgi drugiej. Zobacz, 2 dzielone na 1 to jest dokładnie to samo co 2. Więc tutaj mamy 2 do potęgi drugiej, a 2 do potęgi drugiej to jest 4. Dlatego ja tutaj sobie od razu zapiszę plus 4 i razy. I teraz popatrz, że mamy 2, to 2 sobie przepiszę, razy sobie również przepiszę. Mamy dokładnie taką samą sytuację. Podnosimy jakąś liczbę do potęgi minusowej. Czyli jeżeli jakąś liczbę podnosimy do potęgi minusowej, no to po prostu zapisujemy ją w ułamku, natomiast mianownik podnosimy do tej potęgi. I tutaj mamy 2 do potęgi minus 2. Czyli tutaj musimy zapisać jedną drugą, natomiast mianownik, czyli dwójkę podnosimy do potęgi drugiej, więc całość jest równa 4. Dlatego ja tutaj 1 czwarta, nie 4, 4 mamy w mianowniku. Dlatego tutaj zapisuję od razu 1 czwarta, odjąć. I teraz pierwiastek kwadratowy z 16 to jest 4, więc zapisuję tutaj 4. Zamykam nawiasy i poza nawiasem przepisuję, że całość podnoszę do potęgi drugiej. No to teraz przejdźmy do dalszych przekształceń. Otwieram sobie nawias kwadratowy. 8 trzecich plus 4 przepisuję bez zmian, robię razy, natomiast ten najmniejszy nawias, ten okrągły muszę uprościć. 2 razy 1 czwarta to jest dokładnie to samo co 2 czwarte i to objąć 4, zamykam nawiasy i przepisuję, że do potęgi drugiej podnoszę całe wyrażenie. Dopóki nie uproszczę tego najbardziej wewnętrznego nawiasu, to resztę przepisuję bez zmian. Czyli tutaj mam 8 trzecich, dodać 4 razy. Ja tutaj sobie skrócę. 2 czwarte to jest dokładnie to samo co 1 druga. Natomiast resztę przepisuję bez zmian i zamykam nawiasy. To się równa 8 trzecich, dodać 4 razy. Tutaj sobie od razu zamienię minus 4 na ułamek niewłaściwy. Tutaj otrzymuję 8 drugich, zamykam nawias, 1 i drugi i podnoszę do potęgi. Ok, tutaj otwieramy kolejny nawias. Mam 8 trzecich, dodać 4 razy i od razu mogę sobie wykonać już na tym etapie działanie, które jest w tym najbardziej wewnętrznym nawiasie. 1 druga, odjąć 8 drugich, to jest minus 7 drugich. Zamykam nawiasy i podnoszę całe wyrażenie do potęgi drugiej. Zwróć uwagę, że tutaj mogę dokonać skrócenia. Tutaj mi zostaje w mianowniku 1, tu mi zostaje 2. Teraz otwieram nawias i 8 trzecich przepisuję i robię dodać. I teraz mam 2 razy minus 7, co w efekcie daje mi minus 14. Zamykam nawiasy i podnoszę do potęgi drugiej. Zatem to wyrażenie w nawiasie jest równe 8 trzecich, odjąć 14. Zamykam nawias, podnoszę do potęgi drugiej. I teraz zamienię sobie te moje 14 na ułamek
niewłaściwy i tutaj otrzymuję 8 trzecich, odjąć 42 trzecie. Dlaczego tak zrobiłam? Zrobiłam to dlatego, żebym uzyskała w mianownikach dokładnie taką samą wartość. Zatem to wyrażenie jest równe 8, odjąć 42 w liczniku, w mianowniku jest trójka, całe wyrażenie podnoszę do potęgi drugiej, czyli, a tutaj oczywiście, żeby nam się nie pomyliło, to ja tu może odhaczę w ten sposób, żeby to nie było, że to jest jedna druga. Ok, 8 odjąć 42 to jest minus 34, dlatego ja tutaj od razu zapisuję w nawiasie minus 34 trzecie, poza nawiasem do potęgi drugiej. I teraz, jeżeli jakiś ułamek podnosimy do jakiejś potęgi, to to oznacza, że licznik muszę podnieść do tej potęgi oraz mianownik też muszę podnieść do tej potęgi. Podnoszę liczbę, czy liczbę, która jest mniejsza od zera, tak? Czyli podstawa potęgi jest liczbą mniejszą od zera. Ale podnoszę do parzystej potęgi, dlatego wynik będzie dodatni. No i 34 do potęgi drugiej to jest 1156, natomiast 3 do potęgi drugiej to jest 9. I tutaj mogę wyłączyć całości. Jest to 128,4. Jeżeli nie pamiętasz, jakie zasady rządzą wykonywaniem obliczeń na potęgach, pierwiastkach i logarytmach, to zapraszam Cię do opisu do tego nagrania. Znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której to omawiam właśnie zasady działań na potęgach, na pierwiastkach i na logarytmach. Omawiam zarówno teorię, jak i pokazuję zadania praktyczne.